5 czerwca lubartowscy policjanci otrzymali informację o włamaniu do jednego z domów na terenie Lubartowa. Zgłaszali lokatorzy, którzy wrócili z pracy i zauważyli, że w domu doszło do włamania, wyłamane były zamki, skradziona została gotówka, biżuteria, a także markowe perfumy i wartościowy sprzęt RTV. Policjanci przyjęli informację o tym zgłoszeniu, rozpoczęły się natychmiastowe poszukiwania sprawców. Sprawców poszukiwali lubartowscy kryminalni razem z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Poczynione zostały szczegółowe ustalenia i w wyniku tych ustaleń na terenie województwa mazowieckiego zostali ci mężczyźni zatrzymani. Byli to mężczyźni w wieku 40, 41 i 43 lat. Zostali oni przetransportowani do lubartowskiej komendy. Następnie sąd rejonowy w Lubartowie wobec tych powyższych zgromadzonych materiałów, po zapoznaniu się z materiałami, zastosował wobec wszystkich trzech 3-miesięczny areszt tymczasowy. No i ci mężczyźni już wkrótce odpowiedzą za kradzież z włamaniem, za co grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności.